Siemaneczko, witam serdecznie wspaniałych widzów. Zobaczmy, co my tu mamy do wyboru. No, może to weźmiemy. Więc, prawdopodobnie, kiedy to oglądacie, to mamy już patch 13.14. Ale nie jestem pewien, ponieważ tego nie sprawdzałem. Jeśli tak się zdarzyło, to ten filmik może być aktualny. To, co tutaj zobaczycie, nie jest adekwatne do tego, co będzie w patchu tym 13.14. Co mam na myśli? Na myśli mam to, że nagrywam to jeszcze na patchu 13.13c, chyba, tak? Już mi się myli. I przewiduję, że ta kompozycja, którą tutaj zobaczycie dzisiaj, będzie silna właśnie w tym patchu, który nadchodzi. Albowiem buffują Galio i Karma chyba też jest szczęśliwa. Także tak zrobimy, że spróbujemy sobie tę kompozycję zagrać. No i lecimy z tym. Dobra. Tutaj sobie coś wrzucę na razie. I zobaczymy, co dalej. Także kompozycja w zamyśle jest całkiem prosta. Naszym carry jest oczywiście Karma. Oprócz niej chcemy grać Galio jako głównego tanka, ponieważ on dostanie buffy, będzie dobrze tankował. I oprócz tego oczywiście Invokerzy nas interesują i Ionia. Będziemy sobie to łączyć jakoś w ten sposób. Invokera sobie na razie takiego wezmę. I wrzucę sobie takiego seta na razie, tu niech będzie. No i co? I teraz wziąłem sobie Veigara, ponieważ Veigar proponuje dobre augmenty do AP carry. I teraz mając to na uwadze, tak naprawdę nie chciałbym chyba zrobić Juliet Gantleta. Ale już go mam. Zobaczmy, co tutaj mam. No to teraz już nie chciałbym robić tego Juliet Gantleta faktycznie. Raczej tutaj mamy jeszcze bruzerów. Dobra, póki jest taka sytuacja, to po prostu zagramy dwóch sortów. No i co? I nic nie mogę skleić tak naprawdę. No co? Mogę skleić Head of Justice. Ale myślę, że priorytetem dla mnie będzie Blue Buff. Przy czym Blue Buff tak naprawdę jest troszkę słabszy w tej kompozycji z tego powodu, że będziemy grać Invokerów na maksa. Dlatego powiem szczerze, że chyba skleję tego Hand of Justice i zacznę kleić już coś kolejnego. Co takiego możemy skleić? Możemy skleić tak naprawdę Rabadona. Możemy Giant Snare'a zrobić Guardbreaker albo Gunblade. Orianna też w tym patchu, który nadchodzi, będzie silniejsza. Bardzo jestem ciekaw, czy będzie grywalna chociażby jako holderka. Także patch wywróci wszystko do góry nogami. Jeśli ten patch już jest teraz, kiedy to oglądacie, to prawdopodobnie na moim głównym kanale pojawi się jego krótkie omówienie z mojej strony. Prosiliście mnie o to na streamkach, więc stwierdziłem, że czemu nie. Warto spróbować. No i co? No i przegrałem pierwszą rundę. Nie mam tutaj zbyt dużej motywacji, żeby pchać to do przodu. Dlatego też po prostu poczekamy. No nie chciałbym sprzedawać tego seta, choć mogę go w sumie sprzedać. Dobra, straciłem mniej HP. Zróbmy w ten sposób. I okej, teraz zostawiamy już naszą ekonomię. Zobaczymy, jak będzie pracować. Cudna Sara jest naszą przeciwniczką. Kurczę, jak ktoś samemu sobie pisuje, że jest cudnym, to sam nie wiem, co myśleć. Chyba, że to jakiś chłop, który opisuje Sarę, do której wzdycha. Tego się raczej nigdy nie dowiemy. Aczkolwiek ta mała legenda to tak wskazuje, że to mogłaby być chłopeczka. No dobra, w każdym razie tak. Ja na swoim koncie przebiłem barierę 100 LP-ków w Masterze i chciałem powiedzieć tyle, że wchodzi nowy patch i ja nie do końca będę wiedział, co robić. Dlatego martwię się, że moje LP-ki są zagrożone. Ale teraz, kiedy wygraliśmy tę rundę, to możemy sobie zrobić tak, wymienić też Brawlera. A raczej Bruzera na silniejszą wersję. I czekamy.
Zobaczmy. Tutaj leci chłopek, już ma tyle tego nabitego, nabitej ekonomii, że masakra. No co, no mocne stoły tak naprawdę, z tego względu, że jest pryzmatyczne lobby. My natomiast uparliśmy się, żeby zagrać tę karmę oraz gali. No i właśnie to może być problem tego filmiku, ponieważ Galio w tym patchu, w którym to nagrywam, jest stosunkowo średni tak naprawdę. Nie jest zbyt silny. Ale chcę wam to pokazać już na zaś, żebyście sobie mogli spróbować i stwierdzić, czy dobrze tutaj predykcja padła. A my tymczasem, może Rabadon w takim razie. Jest tutaj jeszcze karma, moglibyśmy ją wziąć. Mieć Gunblade'a. Tylko, że Gunblade jest mniej atrakcyjnym przedmiotem w świetle tego, że mamy już Hand of Justice. Myślę, że to Rabadon tutaj jest najlepszy. No bo tak, crit chance 90%, no to Gauntlet już tak naprawdę jest waste'em. Zwłaszcza, że to pozwala nam też krytować ze skilli. No i moi drodzy, trafiamy tutaj karmę. Dlatego też chcę ją zagrać. Sorakę również tutaj wprowadzam. I nawet zrobię taki swapik. Zrobię taki swapik i nawet zrobię też swapik taki. To sobie sprzedam. Przekroczę sobie barierę ekonomiczną i zacznę ubierać moją karmę. Rozbiję sobie te jednostki tak szeroko, żeby te jednostki przeciwnika musiały się troszkę nachodzić. To daje nam też troszkę więcej czasu na kastowanie naszych speli. No i więcej autoataczków możemy zmienić. Zobaczmy, czy karma dwójka, przepraszam, karma jedynka, czy jest w stanie coś tutaj zrobić z tym Juliet Lotusem. No, ten damage nie powala. Mamy też wariant karmy plus Ionia. Jest ten wariant oczywiście u nas na stronce tftmeta.pl, przypominam adres. Bardzo prosty adres, przejrzysty, żebyście go nie musieli zapominać. No to niestety jeszcze nie jest cała Ionia, jakbym tak zrobił. Więc... no, może niech będzie sobie tutaj. No, także zobaczymy. Ja tutaj postawiłem na ten wariant z Invokerami właśnie głównie z tego powodu, że Galio mają taki zamysł, żeby uczynić Galio dużo lepszym tankiem. Także może się okazać, że on naprawdę będzie zadziwiającym chłopeczkiem. Przekonamy, zobaczymy. Tymczasem Karma próbuje się utrzymać przy życiu z pomocą Hand of Justice oraz próbuje tutaj porobić chłopeczków. No i powiem szczerze, że wyglądało to obiecująco. 1500 obrażeń. Czy powinienem skakać z radości, czy raczej myśleć, że to jest średnie? Sam nie wiem. Zobaczmy w każdym razie... co? Nie mogę zobaczyć opisu jej umiejętności? Mogę. Plus 30 Ability Power w sytuacji, w której mamy Ionię aktywną. My sobie tutaj Invokera wrzucimy i to nam otwiera okno, żeby mieć 4 Invokerów już zaraz. Z tego względu, że mamy Cassio na naszym benchu. Sam do końca jeszcze nie wiem, jak chcę to skleić. Trzymam więc oczywiście tego seta w sytuacji, w której zdecydowałbym się ostatecznie wrzucić Ionię. Zaraz zobaczymy, zaraz się wszystko okaże. Okej, wreszcie jakiś tank itemek. No a tutaj, no nie wiem, Giant Slayer. Potencjalnie. W tym sklepie nie widzę nic, co mnie może zainteresować, więc po prostu... no więc po prostu nic nie zrobię z tym sklepem. Po prostu będę dalej oszczędzał. Położę sobie ten komponent na jednostkę, żeby się nie marnował. Przyszłościowo oczywiście wierzę, że zamieni się on w jakiś tank item. Może jakiś gargoyle na przykład, albo jakiś pazur.
No kurczę, jutrzejsza meta się na pewno bardzo zatrzęsie. Od jutra TFT będzie na pewno przeżywać, w sensie wielu graczy będzie przeżywać pewnie dramatyczne chwile. Mówię od jutra, a tak naprawdę pewnie od dzisiaj, dla tych, którzy oglądają. Także ja dołożę wszelkich starań, żeby wam jak najszybciej stronkę zaktualizować, żebyście nie błądzili, albo żebyście mieli jakąś inspirację, bo może tak naprawdę nie błądzicie, może szybko ogarniacie, o co chodzi i co jest grane. My w tej naszej kompozycji chcielibyśmy oczywiście slow rollować na poziomie 7, pokarmę trójkę, przy okazji Galio trójeczkę. Zobaczymy, czy coś pod Invokerów ciekawego. No to weźmiemy sobie Tiny Power. Myślę, że jak najbardziej do tej naszej kompozycji będzie pasować. Spuszuję level z tego względu, że mam streaka i mogę dołożyć synergię, która wydaje mi się całkiem solidna. No i co? Co 3 sekundy wszystkie nasze jednostki odzyskują 5 many, a Invokerzy 20 many. Co 3 sekundy. Zobaczcie, jaki to jest skok w ogóle. Z 2 Invokerów na 4 to jest naprawdę kolosalny przeskok. Natomiast przy 6 to jest 20 dla wszystkich, czyli to, co mieli Invokerzy, ale jeszcze 15 dla Invokerów, czyli 35 many co 3 sekundy. Dlatego też wtedy no nie musimy już grać blue buffów. To tak jakby wszystkie nasze Invokery tego blue buffa posiadały. Także myślę, że czeka nas ciekawa zabawa w tej sytuacji, jeśli do tego dojdzie, że będziemy mieć tych 6 Invokerów. Mamy tak naprawdę już 5, więc wystarczyłoby Shena trafić, żeby mieć ten docelowy modyfikator. No i mamy tutaj bardzo ofensywne rzeczy. Może się okazać, że tak naprawdę forsowanie tej kompozycji plus Veigar to będą bardzo łatwe LP-czki. Któż wie? Któż to wie, przyjaciele wspaniali? Wydaje mi się, że ta Cassio teraz byłaby lepsza niż Lissandra z tego względu, że ma drugi poziom. Dlatego też się skuszę. I teraz pytanie brzmi, czy my przestaniemy kasłać przede wszystkim. Przepraszam was bardzo. Ale czy my zmieścimy tutaj Ionię? 6 Invoker to jest 6 level plus Ionia 1 aktywna. Czyli potrzebujemy 8 poziomu, żeby zmieścić też Ionię. Wtedy nie możemy mieć żadnego bastiona, chyba że z Ionii, ale bastionem z Ionii już jest nasz Invoker. No dobra, ale to w sumie Galio miał być naszym głównym tankiem. Tylko, że lipa jest taka, że Galio się nam nie trafia za bardzo. Zrobię tak, ponieważ da mi to próg ekonomiczny. Cudna Sara, znowu spotkana. Dalej nie wiadomo, któż to jest. Cudna Sara niczym Fata Morgana. Nikt tego nie rozstrzygnie. Chyba, że ona kiedyś trafi na ten kanał, obejrzy ten film i przyjdzie do naszej społeczności i powie nam, jaka jest prawda. I wtedy się dowiemy, czy to chłopek, czy to cudna Sara jednak jest. Dobra, my w każdym razie mamy łuk. Możemy celować w Jelster, ale nie, byśmy chcieli chyba tego Gargoyla jednak. Dobra, to sprzedajemy i chcemy iść po ten level wyżej, czyli level 7. Wszystko wskazuje na to, że może nam się udać z tego powodu, że trzymamy się całkiem wysoko z punktami zdrowia. Natomiast ten chłopek już ma 2 razy Yasuo i zabiera też Galio. Nie wiem dlaczego, ale tak sobie wymyślił. Ten chłopek raczej jest możliwy do zrobienia, natomiast ten może wygrać ze mną. No zobaczmy. Przekonajmy się, jak to tutaj będzie wyglądać. Nasze cudowne Invokery plus Bruzery. Dobra, głównego Kery zabiliśmy, a raczej jednego z dwóch głównych. I leci jeszcze jeden gong. Proszę bardzo. No, fajnie to wygląda.
Weźmy pod uwagę, że ja to grałem na tym gorszym patchu jeszcze. Ale ten Tiny Power plus ten Jewet Lotus sprawiają, że naprawdę się bawimy tutaj. Dobra. Galio. Demacia. Fajny sklepik ogólnie, jak na szósty poziom. Ale niestety, no raczej nic tutaj nie wyciągnę ciekawego. Nic do naszej kompozycji wspaniałej. Także czekamy i kierujemy się w stronę siódmego poziomu z nadzieją, że ten stick z nami zostanie. Myślę jednak, że zaraz nam go ktoś zabierze, ponieważ nasz stół się nie wzmacnia już od kilku rund. Jakoś szczególnie. No i ten Z, jak tu przeskoczy do nas, to jest mogiła. Tutaj ewidentnie Z reroll. No nie mogą się do karmy na razie dobić. Jakby załadowała jeszcze ten potrójny strzał, to może. Uwaga, uwaga, teraz będzie potrójny. Uwaga, uwaga. I... Kurde, ale dzielnie. 6000 na pierwszym poziomie. No powiem szczerze, że ja jestem pod wrażeniem. Mnie się to podobało. Ale to była kwestia tego, że ten Z nie mógł podejść i ona była akurat w dobrym miejscu ustawiona. Natomiast no tyle było z naszego streaka. Nasz piękny, wspaniały, kolorowy streak. Zabrały nam chłopeczki. Ale oni jeszcze nie wiedzą, co tutaj się szykuje za kompozycja wspaniała. Dobra, to sprzedajmy. Giant Slayer, no dobra, to Giant Slayer is. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe przedmiociki. Zrobimy takie coś. Przesuniemy się w stronę następnego poziomu. Freljord nam się tutaj otwiera być może. Natomiast no ten Galio to raczej nie chce tutaj się trafić. Raczej on nie chce być naszym głównym tankiem. W sytuacji, w której Galio nie chce być głównym tankiem, to oczywiście możemy zrobić głównego tanka Shena. I chyba powiem szczerze, że tak zrobię z tego względu, że tak mnie gra kieruje. No pytanie w ogóle, czy trafimy Shena. Bo jak tutaj są Ajończycy, to nie wiadomo, jak RNG. Co RNG nam powie? Co powie ryba? Natomiast ta karma mi się zaczyna podobać. Naprawdę zaczyna mi się to podobać. Ja unikałem całkowicie tej karmy w ciągu tego patcha. Ale ja widzę w tym jakiś potencjał, naprawdę. Ascensz... No oczywiście, że to. Invokerzy, tak? Przecież to jest nasza tutaj drużynka. Dobra, 5 inwokerów. No i tego Shena nam brakuje. Galio level 2. Tutaj też level 2. Chcielibyśmy karmę level 2. Do 20. Dobra, nice. Czyli to jest fajna stabilizacja nam wyszła. Zrobimy tak na razie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Jeśli jestem stabilny, to może w sensie odrobię ekonomię, a potem zastanowię się, czy pójść po 8, czy rerolować tutaj naszą karmę. Normalnie byśmy tutaj rerolowali po trójeczki już. Chyba mógłbym rerolować, bo może tego Shena też szybciej trafię. Ale zobaczcie, no jesteśmy stabilni tutaj. W pryzmatycznym lobby. To weźmiemy, to też. No i potem na tych ostatecznych levelach, w tych ostatnich fazach gry tak naprawdę, to będziemy zamieniać Cassio na Ryza. Dobra. Może zrobię tak na razie.
bo jednak tutaj chcę tę ekonomię szybko podpompować. No i znowu cudna Sara. Może kiedyś się dowiemy. Może kiedyś legenda zostanie rozwiązana. Może ktoś z widzów doda ją do znajomych i odkryje sekret. Może powie jej o tym, że jest sławna i że jest na filmiczku na YouTubie. A może jemu, bo może to fan cudnej Sary. My się nigdy nie dowiemy, jak piękna była ta kobieta, że aż chłopak założył takie konto. Albo że aż ona, patrząc w lustro, nazwała się w ten sposób. Aj. Widzicie, ja lubię takie dziwne narracje budować. Tworzyć takie głupie historie, ale taki już byłem i taki już jestem w tym lolu. Kto oglądał stare filmy, to wie. Dobra, więc karma jest ubrana. Możemy coś do tego paska, możemy wziąć Needless, zrobić Ionic Spark. Gdybyśmy chcieli pójść w tym kierunku, albo możemy po prostu zacząć ubierać kolejną jednostkę. Albo zrobić kielich w sumie. W sumie kielichy możemy zacząć robić. Oczywiście, że tak. Świetny pomysł. Zapomniałeś już, że nie mieliśmy... Znaczy nie, zapomniałeś już, że kielichy były dobre? Warto je było tworzyć. O proszę bardzo, hop. No to w takim razie na Casio. $20. Sympatycznie. Roleczka. Do 34. Ok. Niech tak będzie. Także trzymamy tych bruzerów. Normalnie byśmy chcieli tutaj trzymać Bastion albo Ionię Invokerów. No i chłopeczek ma kleda trójeczkę. Czy teraz nas pokona, czy nie? No teraz ten Zed się dostał tu, gdzie miał się dostać. Ale karma... Ta karma sobie sama piluje. Ale mocne. Ale mocne to jest. Ale mocne to jest. Kurde, ale silne. 9200. Na drugim poziomie? Chłopku, to jak ja będę miał 6 invokerów, to ja będę jak z karabinu strzelał. Ja muszę tego Shena szybko trafić. Ja bym chciał jeszcze. Do 20 idę. Ajajajajajajajaj. Prawie Soraka trójka weszła. Prawie Lisandra trójka też jest z tego. Cóż mogę powiedzieć, chłopeczki. Piękne nas czekają czasy z tymi invokerami chyba. Ups, ten Yasuo to do mnie doskoczy zaraz. Bardzo mi się to nie podoba. On ma Edge of Night, więc raczej pokroi mi tę karmę. No, niestety. Tutaj ustawienie nie jest po mojej stronie. W sensie nie gra na moją korzyść. 9 Ionia. To z tym przegrałem teraz. W sensie z tym przegrałem. Z 9 nie przegrałem. Z 9 dopiero przegram. Co ja gadam? Dobra, ustawmy się na razie jakoś tak. Potrzebny jest ten Shen albo Rice, bo chciałbym już odpalić te karabiny. No i oczywiście potrzebna jest karma trójka, która jest naszym głównym win condition. Dobra, tu łezka, okej, może jakiś kielich jeszcze jeden? Albo coś na Lisandrę też można budować. Troszkę roleczek teraz. Proszę bardzo. No to na Lisandrę budujemy, jak ona taka jest mocna. Do 20. Okej. Okay. Jak chcemy stać? Nie chcemy tutaj stać, bo tu jest Yasuo. Spróbujmy więc takiego ustawienia.
Jak ten chłopek odpadnie, to karmy wrócą do puli. To nas oczywiście cieszy. A myślę, że odpadnie po tym meczu. Bo ta Lisandra powinna naprawdę pokazać mu, gdzie raki zimują. No ta karma jeszcze więcej bije niż ta Lisandra. Dobra, super, super. Cudna Sara dalej w grze, ona ufa gra, albo on. Odważnie, do 20 lecę jeszcze raz. No i teraz mam Sorakę trójkę. Czuję się z tym świetnie. Natomiast ja bym ten Lisandrę może tutaj ustawił, bo ja nie chcę, żeby ten Yasuo tak dolatywał. Albo. Ciężko będzie uciec od tego chłopeczka. No nasi inwokerzy naprawdę pokazują klasę. Jestem bardzo dumny z tej kompozycji. Pomimo tego, że jeszcze jest ten stary patch. Lisandra teraz 9400. Bardzo grubo. Szkoda, że tego Shena nie mam ani Ryza. Może zaraz zdobędę. Jestem w sobie pierwszy w wyborze. No to się zabawimy, zobaczymy teraz. Nawet mogę go wrzucić tak po prostu. No to mamy 6 Invoker. Teraz trzeba Ionię wrzucić jakoś. Okej. Okay. To może jeszcze tak? Dobra, przestawmy się tutaj. Kolejny podbieracz karmy. Właśnie to może być terminus, że jak masz tych ajończyków, to oni ci podbierają karmę. Ale jak widzimy, karma level 2 też potrafi rzeczy zrobić. O, ta Lisandra, co zrobiła teraz? 9000. Jeszcze raz. Oj, dobra, on się za bardzo leczy. No niestety. Top 4 już mamy, ale może jeszcze byśmy mogli coś wycisnąć więcej. Ryza tu nie ma, jest Shen. Wezmę tego Shena, on ma Shojinkę, więc będę się dobrze bawił. Shen mi się ulepszy. Mogę przerzucić przedmioty na niego jako głównego tanka. Tak też zrobię. I znajdę Ionię, żeby powiększyć apeki mojej karmie. No i może przy okazji coś jeszcze znajdę, jakąś Sejuani może. Dobra, zrobimy tak. I dobra, to sprzedamy. Na razie wrzucę takiego Ionczyka, żeby coś po prostu było. I zobaczymy, co tu jest. Jest karma. Jest lepszy Ionczyk, taki, który mnie bardziej interesuje. Dobra, stanę teraz tutaj. Zobaczę, jak mi to pójdzie. Dobra, stoję po złej stronie. Wziąć tego Shena, żeby im zabrać. Tylko nie mam ekonomii wtedy. I tak już nie mam. No i co? Ta 6 Invoker mimo wszystko nie daje mi zwycięstwa, czy daje? Daje. Nie mam tej karmy trójki, to na pewno boli najbardziej. Spróbujemy jeszcze do pierwszej przegranej wytrzymać, zanim zrobimy rolldown. Jak wy stoicie, chłopeczki? Boski Krzysio? Boski Krzysio szuka Kajzy trójki oraz Rek'Sai trójki. Rozumiem cię całkowicie, Boski Krzysztofie. Też bym tak robił. Gdybym tylko mógł. Ja tymczasem muszę tę karmę znaleźć. Myślę, że karma trójka może mi tutaj dać top 1 w tym lobby.
Dobra, zobaczmy. Lisandra na razie musi kierować. Kurde, nie mogę sobie poradzić z tymi chłopeczkami. To Soraka, jak dzielnie. Dzielnie walczy, zobaczcie. Jaka potężna ona była, 5000. Dobra, po tej rundzie będziemy robić rolldown, bo już mamy 15 HP. No to umówmy się, 15 HP to już jest troszkę risky. Musimy zwiększyć siłę tego stołu, chociażby setem dwójką, albo Sejuani dwójką. Albo w najlepszym wypadku Galio trójką, czy też Karmą trójką. Tutaj ta karma jest do odstrzału w razie czego, ale nie wiem, nie mam pewności, czy przeżyję. Mógłbym teoretycznie czekać, żeby wróciły do puli, ale nie mogę ryzykować, muszę szukać. To jest, kurde, słabe. Wezmę to. No i szukam. Szukam, coś znajduję. Tutaj nie, tutaj też nie. Ucieknę sobie tutaj, zobaczę jak to wyjdzie. Jestem dalej od tego Yasuo, nie wiem czy to wystarczy, bo ten Edge of Night, on się potężnie leczy, bo jest tajończykiem, ma też Head of Justice. Ciężka sprawa. Już się na karmę ustawił. Nie, na Lisandrę, o kurde, no Lisandra troszkę wytrzymała szans, bo biła go, nice. Czy damy radę? Okej. Okay. No to top 3. Ionia 9. Jezu, przepraszam. Ionia 9 dalej w grze. Karma, karma, gdzie jest karma? I teraz tak, ryzykować czekać, czy sprzedać Galio? Powiem szczerze, że sprzedaję Galio. Nic nie trafią. Kurczę. Dobra, przestawiam się. Ryzykuję, będę po stronie Yasuo najwyżej. No niestety będę, ale uniknąłem dzięki temu Zephyra. Lisandra coś tam próbuje, ale jest ciężko. Soraka nas tu ładnie leczy. Oj, chyba koniec. Koniec gry. No ale cóż, spróbujcie tej kompozycji w nowym patchu. Jeśli moje predykcje są prawdziwe, to powinno to nieźle działać. Galio jako główny carry też może się nadać. Dziękuję ślicznie, całuję w cic.